kolejny piękny dzień. Witam Was w kolejnym odcinku. Jak widzicie za mną, nowe sprzęty jadą. Dużo chciało osób zobaczyć właśnie te maszyny u mnie na gospodarstwie. Ja też jestem ciekaw, na ile to jest jakadowo, ale wszystko po kolei będzie pokazane. Bo tak, bo mają sprawy. Powoli, powoli to się dzieje. Najgorsze są te dni, ale to nic, jakoś to będzie. A więc dojeżdżamy do stanowiska Podziemniaki i już wtedy reszta na miejscu. O, Cezarka już wyjeżdża. Tylko teraz, czy to tak ma być? Teraz się wszystkiego dowiemy, bo ja sam nawet nie wiem, co jak ma być. I co, majster? Działamy. Działamy? Słuchaj, a ją trzeba jakieś jeszcze wypoziomować? Tak. Co, dojechałeś? Ja dojechałem, tak, a co? No nic, tak się zastanawiałem po tych dziurach. Nie, dobrze. Udało się. Ja myślałem, że tutaj będzie, nie? A to po drugiej. No. Po drugiej stronie. To ten kawałek tylko będzie, czy? No, on idzie aż tam do tyłu, nie? No, także takie dobry pół hektara jest, nie? Trochę zszedłem z tego. Wolałbym troszkę mniej tego posadzić, a bardziej dopilnować, wiesz? No tak, no. No. Coś z tego wyjdzie wtedy. No. Nie, no bo pewnie wiesz. Nie będzie większy plon niż. Zeszły rok to był katastrofalny, nie? Ale w tym roku to wiesz, i nawet bym mógł podlać to, jakby trzeba było, nie? No tak. A tak dupa jest, nie? No tak. No. No dobra. To na chwilę co? Zabieramy do roboty, nie? No. Coś chyba będziesz musiał coś opowiedzieć, co? No pewnie, że tak. No, bo ja sam jestem ciekaw, jak to wszystko tutaj działa, funkcjonuje i co ile, nie? No. Możemy już zaczynać. To co, sypiemy najpierw, co? No. Pierwsze idą ziemniaki, potem buraki i kamienie. Będzie kamienie? Nie, kamienie w zeszłym roku sadziliśmy. Którą odmianę? Co gala, najpierw idzie gala tutaj te. No gala idzie dotąd, nie? Gala jest dotąd, tu wszystko out, nie? To jest też gala, ale ja my się cofnę tam, po co to nosić? Tam się coś tam miesza. No i dobra. Czy jest git? Co to więcej chcesz? Jo. Ty, a my to wszystko naraz sypiemy. No tak, no bo to jest 900 kg pojemność zbiornika. O kurde. Co? No tam dalej będziemy, wiesz. Na cholerę to dźwigać. To najcięższe tu z brzegu. O. Opa! Jak kaliber? Odpowiedni, za zły, dobry? WTF 3,10 i 4,5. Czyli co? Nie za małe, za duże? Sam raz. Sam raz. No i gitara. Daj. O. Oj, sorry. Ale one strasznie szybko porosły. No tak, one zostają, temperatura jest wysoka. No. Ja to chciałem jeszcze wcześniej sadzić. Cześć, bo ten jest taki, ten rozmoczony worek. No. Kurde. Chodź, nie lepiej go tu wsypać? Czekaj. Tu. Ten jest. O. Dobra. Jakby kiedyś ktoś chciał z Was przechowywać worki, czy ziemniaki w workach papierowych, to nie jest zły. To nie jest dobry pomysł. Co? No zobacz. Rozmakają. A że mam dużo tych. Proszę. Worków. O! Ciach. Trochę w końcu popracujesz, co Łukasz? Słuchaj, ja zawsze jak przyjeżdżam, no, do ciebie tu pracuję. No idę bardzo dobrze. Zawsze
wykorzystujesz mnie do tej pracy właśnie. No ale co, to jest chyba niemiło tak stać i patrzeć, co? Papier wytałem. Kurde. Mysz. Mysz? Mysz, no. Nie, zdechła jest. Pierdolę to. Popierdolę się. Gdzie pierdolę to? Wysadzona będzie i tyle. Pogrzeb trzeba jej zrobić. Weź. Na siakru. O, mysz. Też zdechła. Joje mum. No tak. No co ty gadasz? Nie ma. No nie ma, gdzie to? Wyglądała jak Michael Jackson. Jak John Travolta. John Travolta, Michael Jackson. Te, tak? Bo to też. To tak, to wszystkie skrzynki, wszystko, nie? O, ciach. O. Teraz jest elegancko. O kurde, ten też jest taki. No jest. Lekkawo dziurawy. O. Kurde, dobra, czekaj, co tu się narobiło. Zobacz, bo tam zgniłe jakieś. No to się wyrzuci. Jak one były zaraz po zbiorze, były segregowane, sortowane. I zobacz, jak ładnie leżały, one nic nie było z nimi robione. Tak, one były zebrane, prosto z przyczepy były przebierane. Tak dobrze i tak dobrze wyglądają. Bardzo dobrze, co? No. Ale najlepsze byłyby skrzynio palety. Kurde, wtedy to już całkiem luks. O, tutaj też jakiś delikatnie. Nową paskę kupić do kamery, bo już jest wyciągnięte, wiesz? No, one się wyciągają. No. Ja już mam ją chyba z 2 lata. No, one się wyciągają z czasem, trzeba nowe. No. No chyba, że to ma się wodogłowie, to one szybciej się. To sobie potniesie się. Ja wiem, nie. Co mówiłeś? Tą sobie podniesiesz, no, żeby tamta była w lewie? Mhm. No. No. Czyli zajdziemy chwilę, póki nie nabierze w pół bełki? No. A to możemy zakręcić normalnie tymi kołami, nie? To co, podnosić? Dobra, podniosę. Łukasz! Jak to mówi święty Łukasz? Tararara, tarara. O. O. Ciach. Idzie? Czekaj, ja będę patrzał, okej? Okay? Oprócz ogonków nie wypada nic. O, tu u ciebie wypada, Mateusz. No Łukasz tego się obija. To, Łukasza jeszcze nie ma. U Mateusza jest. O, chyba zbliżam się do... O... Dobra, jest, jest, hamuj, hamuj. Dobra. No, to co, się ustawić? Jakbyś usadził? Słucham? Jakbyś sadził. No dobrze, bo ja nie sadzę tych uwroci, nie? Normalnie od początku aż do końca i dziękuję, nie? Przestawić przyczepę. No właśnie, chcę przestawić tam na ten, nie? Na tą pętlę autobusową. Ruszamy. Co? Dobra. Zobaczymy teraz taki pierwszy przejazd kontrolny.
wygląda. O kurde, pięknie. I te dziki mi przyjdą. To jest to właśnie. Po 23. No to chyba dobrze, co? No to? No i gitara. A głębokość, wszystko się zgadza? Wszystko jest ok? Co? Ja nie wiem, szczerze mówiąc. Ja dopiero się uczę tego wszystkiego. Ja dopiero. Dlatego jesteście tutaj, żeby to wszystko, wiesz. Żeby jak najlepiej to wszystko wyszło, bo ja to jestem rolnik amator, nie? Ja to jestem mechanikiem, a nie rolnikiem. 12. Ja, Mateusz, słyszałem, że ty jesteś taki obeznany w tych sprawach i trochę mi podpowiesz. Kłamią. Właśnie na takim gospodarstwie, no, swojego życia jednak przesiedział, nie? No, ja to właśnie dlatego, bo to zawsze z dziada, pradziada, wiecie, jak to się uprawiało, nie? Ale... I ale tak... jest prawidłowo, zgodnie z charakterystyką sadzarki. No, kiedyś się ręcznie sadziło i za koniem, ale to trzeba nastąpić na bieżąco i się udoskonalać, jak to można było powiedzieć, nie? Jademy. Jademy? Dobra, to co, tak cały czas prosto, azymut, północ i ogień. Jak Łukasz oceniasz? Jest git, co? Kurde, dwa okrążenia, czy jedno okrążenie i pół kawałka na boku, nie? Jest git. To co, ja jadę, nie? No a ty obserwuj. Tak, no to dokładnie z tym rozstawem, co jest charakterystyka, czyli 23 cm masz. No, co 23 cm jest sadzeniak? 70 jest odległość, no bo sadzerka, specyfikacja taka jest. No. No i jak widać, wszystkie kubeczki są zapełniane, także... To będzie, zobaczymy to przy schodach, nie? Ale tak sprawdzaliśmy przy... Nie, jest okej, okay, nie? Tylko teraz drugi jeszcze taki aspekt jest, czy dziki się nie wrobią, nie? No, no to już... Stołówka niezła. Tam zeszłoroczną tam jest, tam zeszłoroczna stołówka jest, to oni sobie zostawią w spokoju. Dobra, ja jadę, nie? Dobra, jedziemy dalej. Czwórka, trójeczką, trójka, średnia skrzynia i jedziemy. Trochę na dół tura. O kurde, o. Coś takiego. Tu delikatny znacznik zaznacza. Tutaj nie ma miejsca na obracanie się do tyłu, bo zaraz się zrobi mijaki i będzie niefajnie. O, a tak cały czas jedziemy po sznurku. Tak więc... I widzicie, że trochę tego drobnego kamienia znowu wysypało. Wystarczyła jedna uprawa i znowu mamy to, co było. Delikatnie jedziemy. Teraz trochę nieco wolniej. Kurde, baja. Mam nadzieję, że coś z tego będzie. Kawałek pola już zasadzony. I jak to według ciebie wygląda? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, co? Ten rozstaw jednak właśnie utrzymany. Czekaj, pokażemy może, jak to wygląda. Jak to właśnie... Ty, pierwszy raz sadzę, tak wiesz, ziemniaki tak, takim typem sadzarki, gdzie trzeba na znacznik jechać, wiesz? Tak. I chyba całkiem spoko to wychodzi, nie? Tak, całkiem. No widzisz zresztą, nie? No, nie, no jest okej, okay, ale zobacz, tam zabrakło mi do tego pierwszego gatunku, to jest gala, tam kawałek się zrobi takiego, jakby to powiedzieć, przerwy od jednego do drugiego i będziemy dalej kontynuować sadzenie. I tutaj reszta jest wineta. Powinno wystarczyć do sadzeniaka, nie? No, pewnie, że powinno wystarczyć. Powinno, nie? 23 cm jak tutaj sadzisz, no, w rozstawie, no to nie wiem, czy ci może nie zabraknąć. Tylko że zobacz, ja mam już jakieś 3 piąte zasadzone, nie?
Oby ci starczy. Tam jest, no a połowę mamy wsypane, nie? Powinno wystarczyć. To jest tylko, teraz to jest dosłownie ta szerokość, tylko że dużo krótsza, nie? Także spokojnie wystarczy. No i powiedz mi, co byś chciał powiedzieć na temat tej maszyny. Sadzarka ogólnie czterorzędowa. Ta jest na rozstawie 70 cm. Do tego jest wyposażona w tak zwany podest i wibratory, czyli jest dostosowana pod ziemniaki podkiełkowane. Dodatkowo zamontowaliśmy, tak jak się wcześniej pytałeś, co to jest, to tutaj są zamontowane dwa zbiorniki po 80 litrów, które tutaj, jak podejdziemy z tyłu, zobaczysz, rozprowadzenie jest na każdą sekcję po dwie dysze. No i rozprowadzany jest zaprawiarka tak zwana, czyli zaprawa do ziemniaka. Dodatkowo, co jest jeszcze dobrym atutem tej maszyny, że nie tylko ziemniaki podkiełkowane, ale też zwykłe możesz sadzić, nie? Czyli ogólnie jakie są podkiełkowane, to zdejmujemy tą nadbudówkę, czyli odkręcamy sobie tutaj tą część, zdejmujemy tą górną część. Na tym podejście sobie układamy ładnie skrzynki z ziemniakami podkiełkowanymi, nie? No i później dwie osoby oczywiście tutaj mogą się znajdować i wrzucają delikatnie tego ziemniaka podkiełkowanego na czerpaki, nie? Teraz tak, jeżeli chodzi o system wysiewający, tutaj możesz też pokazać, standardowy, najprostszy. Można trochę odchylić, gruba guma, do tego czerpaki, tutaj czerpaki jeszcze możemy doposażyć w tak zwane nakładki na małego sadzeniaka lub na dużego sadzeniaka. Mechanizm rozłączny też mechanicznie, ręcznie, na dół, do góry, także możemy tutaj... I co wtedy, to na przykład nie, dana sekcja nie dana działa? Dana sekcja wtedy nie działa, nie? To kurde, ja tam nakładkę przecież robiłem. No widzisz, no to trzeba było zapytać na początku. No kurde. A tak by bez nakładki było. Dokładnie. No ale jakoś, jakoś się z tego trzeba wybrnąć. Wyłączyć dwie sekcje? Nie? No bo nie wiem, ile tobie tam zabrakło. No. Wyłączyć wtedy dwie sekcje lub jedną sekcję, no i wtedy sadzisz tylko te... Dwa rzędy na przykład. Dokładnie. Kurde. I teraz ja się dopiero takich rzeczy dowiaduję. No, nikt nie pyta, to... Duże... talerze obsypujące, możesz sobie pod spodem pokazać właśnie. Też możemy kąt tutaj tego kopca, nie? O, teraz jak weźmiesz kamerę, no, obrócisz i pokażesz. Czyli kąt nasypu tego możesz oczywiście tutaj sobie regulować, nie? Czy ma być większy, czy mniejszy oczywiście. No. No im większy, tym no wiadomo też lepiej ogólnie, nie? No. No i co? Oświetlenie, no bo to potrzebne, żeby poruszać tak się oczywiście na drogach publicznych, stopka dodatkowo, cały, jeżeli chodzi o rozstawy wysadzania, tak jak zauważysz, tam jest cały mechanizm, czyli tutaj koła zębate, łańcuch, bardzo prosty mechanizm, nieskomplikowany. Dodatkowo tutaj z przodu jeszcze masz taką dużą naklejkę informacyjną. I ona ci opisuje dokładnie, jak ustawić łańcuszek w odpowiedni, no, odpowiednich zębach, tak aby dostosować do swojego tutaj. Tak, jak tutaj właśnie regulowaliśmy. Tak, no tutaj regulowaliśmy. Chciałeś na 23, ustawiliśmy na 23. I jest 23. Zmierzyliśmy, jest 23. Także czekamy tylko teraz na wschody, a przed tym jeszcze formownica, czyli forma czwórka. I to będzie na dniach. Tak, to będzie chyba już w poniedziałek, bo teraz mamy piątek. W poniedziałek tutaj obsypiemy te kopce. I co? Lub wtorek? No, jak to już będziemy się zgadywać? Zobaczymy, bo pogoda ma się załamać. Pogoda ma się załamać, ogólnie fajnie było, jakby się załamała, bo się robi pomału kuweta, nie? To jest tak, już taka kurzawa się robi. No jest, to fakt. No, uprawione jest, także co, jedziemy, nasypujemy i dalej jedziemy, nie? No tak. No. Czy coś jeszcze chciałbyś dodać? Bardzo było miło. Mam nadzieję, że będzie tak kolejnym razem. Tak, dobra. Jedziemy dalej sadzić. No i dobra, ja już jestem na stanowisku, kolejny gatunek. Teraz idzie wineta. Kawałek przerwy zostawiłem. No i jadę, kurczę. No trzeba tutaj się brać za robotę. Samo się nie zrobi. No i zobaczymy, jak to wyjdzie.
miarę prosto idzie. Ciekawe. O, dla mnie to jest ogólnie trochę stresu, bo jeszcze nie wiem, jak to do końca wszystko będzie wyglądać. Czy to, bo tam przy końcu już zabrakło mi sadzeniaka i się trochę sprajeżyłem. Także zobaczymy przy schodach, jak to będzie wyglądać. Bo trochę pewnie tam zostało pustego miejsca. Pewnie po jakieś pojedyncze przejazdy będą puste. No. Zobaczymy. Bez znaczników byłaby lipa. O, tak. Załączamy oprysk. O, trochę jeszcze poprawię. I teraz powinno być ok. O, teraz to tak. Żeby się mniaku wystarczyło. Ziemniaki posadzone rządek w rządek, się nawet udało, ja wam powiem. Kurczę, można byłoby jeszcze trochę się lepiej postarać, ale jak na pierwszy raz sadzenia tego typu sadzarką, myślę, że nie jest źle. Tutaj, kurczę, troszkę przy końcu to już tak jeden w drugi wszedł rządek. O, tutaj zobaczcie. I to troszkę tak, jestem mało zadowolony z tego, ale to nic, formów nieco się poprawi i będzie ok. No tutaj dość blisko, ale jest zasadzone. Teraz co? Teraz w poniedzieli formownica wleci. Musiał obać oniki, trzeba zwieść na dół. Kurde, ta sadzarka jest dobra, ale na duże kawałki. U mnie to troszkę jest za duża. Tu by fajna była ta dwurzędowa. I wtedy by to dało efekt. Fajnie by się raz, dwa nawracało. A to jest taka, no już na duży areał, na dużym areale to, kurczę, pyknie się hektarów od groma, ale tutaj to troszkę, no, niegramotnie. Tutaj, ale się udało. Fajnie, że mogłem, miałem taką możliwość w ogóle wytestować taki sprzęt i no fajne doświadczenie, no, co tu wiele mówić. No i też, no, nieraz ktoś z was będzie poszukiwał takiej sadzarki, to już wiem mniej więcej, jak to działa, bo no znikome są te treści z tego typu maszynami. Materiału jeszcze trochę zbiegło. Ktoś się pytał o sadzeniaka, także dam tam znać. Także sadzeniak pewnie zaraz też zniknie i już na tyle to by było. Także co, żegnam się z wami i mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Do następnego, trzymajcie się, cześć.